nagrywam tutaj odcinek części drugiej naszego Deskery Elevator. Powiem wam, że dzisiaj będzie 5 części, dlatego no bo dawno nie nagrywałem. I powinienem wam się odwdzięczyć za to, że za te 2 miesiące nie nagrywania powinienem nagrać cokolwiek. O, gościu, nie zabijaj mnie, jestem dobry. Jakby co, mogę teraz opowiedzieć historię SCP-049. Czemu atakuje ludzi? On myśli, że ludzie są po prostu, że oni są chorzy, dlatego zamienia je w zombie. On myśli, że są chorzy na cokolwiek, są chorzy. No i dlatego je zamienia w zombie. On nie ma złych celów, tylko on po prostu tak myśli. I on też usłyszałem w rozmowie, jakiś tam oglądałem na jakimś innym nagraniu, że tam rozmawiali, że on nie może zdjąć maski, dlatego no bo on nie ma nic na twarzy. A myślę, że to ja się mogę z tym nie zgodzić, no bo może musi mieć coś na twarzy przynajmniej. No ale, ale jego decyzja, on tak mówi przed strażnikami, no. Cokolwiek on chciał zrobić, to... No nie, 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 nie. Dobra. Boję się. No i część druga. No i właśnie. Trochę mieliśmy trollować, ale przez to mnie gonić. Przez ta mnie gonić. O. No lepiej, bo chyba ona. Bo ma śmiech jak dziewczyna. No tak. Zakręcono. O. Myślę, że uda mi się taki troll zrobić, że po prostu sobie stanę tam i po prostu będę sobie wyglądać, o. Pokażę później wam, o co mi chodzi, ale... FNAF. Czemu FNAF? Dobra, on idzie tędy, ja idę tędy, zbieram coina. Mam cię gdzieś, proszę bardzo. I 3 coiny na start. Bye, bye. O, jeszcze 4. Kurde, ja wolę życie oddać za tego coina. Trollololo! Trollololo! Ja wolę stanąć o tak. Patrzę, co się stanie za chwilę. Kurde, nie udało się. Chciałem coś takiego zrobić, żebym tam stanął o tak w drzwiach w połowie. Myślałem, że to mi się uda jednak. Niemożliwe. To bo chyba już miałem kończyć.